Hey guys, it's Tomek here and welcome to the second video highlighting F1 Esports Challengers Event 2. And just for this one, I decided that instead of commentating and editing highlights, I'll just put a full race and qualifying on YouTube, as due to the way the race went, there's pretty much no way in me making it any more interesting by adding commentary. I think the race speaks for itself. And I just decided that I will upload the full race POV from my side. So yeah, hope you guys enjoyed this sort of video. In the description below, we have timestamps for every single event that happened during the race. And yeah, I hope you guys enjoy a video like this once in a while as well. Let's go! P3. Let's go! P1. Let's go, kurwa. 7-7-5. A nie, P4 nagle, kurwa. Szefowie! Let's go! Jest szef! Jezu, widzieliście mój koniec S2? Milimetry i wywołuj invalid. Let's go! Nie widziałem, ale widziałem, jak skakałeś 1-2, a Piotr skakał 4-5 cały czas i... mówię, dojechać? Chłopaki, Wilson P9, John P7. Czasami. No, właśnie. Zajebiście. To Piotrek, zobacz, kogo masz przed sobą. No zobacz, jakie pionki. Jazda z nimi, jazda z nimi, jak będziesz mógł na początku. Dobra, Piotrek, jeżeli coś się odwali w tej jeden, to ja uciekam. Jak chcesz. Jako jedyny... 7-7-5, widzisz? Jako jedyny, kurwa, zrobiłem 7-kę. 7-5 zrobiłem, nie? Drugim, pierwszym. No to znaczy, że jesteś szybszy od mnie. Każdy 8-kę zrobił w S1? Nie. Top 3, wy macie 6, ja mam 7. A to ja tak, w Apex nie trafiłem, potem w Apex nie trafiłem, potem straciłem tył. Myślę, o Jezu, 8 S1, nie? A już nie wiem. O mój Boże. Jazda teraz, no. Spłakani brytole mówią, sobie wsiadać, pierdolę. Nie umiemy. Tylko 6-9 dajemy, nie? Nic innego nie było. Nie takim no. Pamiętajcie, z main secik. Jedziemy 0. Na razie, znaczy ja zobaczę. Ja, no ja zobaczę. Zero, ja zero raczej. Nie? No, 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 to jest spokojnie. 8-9 ma Ula Swingi. A Samuel? Nie wiem tam dalej. Ile się paliwa brało? 27,5? 4. 4. I możesz wziąć 5, no Piotrek lubi mniej, ale to. No ja jadę w pociągu i tak, nie? Więc... ja będę w cleanera się jechał. No ty Tomek, tylko wiesz, no, żebyś im. Pamiętaj, Piotrek, ważny start. Nawet jakbyś im odjechał, to nie byłoby tak źle, ma. Zobaczymy, jakie tempo ma Samuel Bin, nie? No. No Tomek będzie prowadził pociąg, to nawet Piotrek bardzo nie może, nie musimy próbować undercutować. Ale z drugiej strony też pomyślcie o tym, że jak będą duże mniej więcej różnice na lap 3 czy lap 4 pomiędzy tam Piotrkiem a powiedzmy Chanem, to jak Piotrek spituje, jakbyście spitowali powiedzmy, nie wiem, to minus 1. To breakujemy train, no. To breakujecie train i macie jakby... To wiecie, co w takiej sytuacji zróbmy. To jeżeli będzie taka sytuacja, to Piotrek zjedź minus 1, zerwiesz train, ja przypalę z przodu, urwę tych dwóch, jeżeli zostaniemy na tych pozycjach i będziemy mieli do końca wyścigów czwórkę, będziemy sobie jechali. Zamiast... albo na przykład zero, nie? To trochę... wiesz, akcja Marcel Kiefer. Mówisz? No. Wiesz, tam w Apexie gdzieś... jakby już na piątym... już jak, zresztą, jak będą blisko, nie? Ja ich mogę na 70 trzymać też. Już fizycznie opony, medy, jak spitujecie nawet na minus 2, to już wtedy medy będą szybsze na torze jakby. No, plus one się trzymają do końca, dosłownie, ta, nie? One full wyścig. A jak spitujecie minus 1, to już tam stracicie dwie dychy do tych, co spitowali no wcześniej. Tak. Ja na razie minus 2, zobaczymy. Minus 2? Tak, ale... mhm. Okej, okay, dobra.
No i pamiętaj, bez warningów, nie? No spokojnie. Ja w Mimoli miałem 0 na przykład. Ja jeden miałem w Mimoli. Ja też to specjalnie sobie wziąłem. No, postaram się kogoś na starcie. No. Ale też bez... Nie trzeba być łasym. No, za nami jest Chan. Za nami jest Chan Ulas, więc oni w wyścigu sobie Stragglingu i Fiores. Spokojny start, rozglądajcie się, nie ma co próbować, to jest pierwszy lap. Jazda. Zjadłem zależność. Wcześniej miałem 2 razy P5, teraz 2 razy P4. Teraz P4, P1. Urwa. Powo! Jazda. Let's go. Powo. Nie palę nic. Okej. Okay. Ja robię presję na szale. Brytole z tyłu walczą, Jones z Wilsonem. Samuel pali. Szale jest tragiczne. Jak będziesz mógł, Piotrek, to próbuj. A. Nie widzę RS, tylko tego. Chan przypalił do 70, Samuel ma 80. Nikt nie pali. Dawaj, Piotrek, jest twój. Dobra, dalej na czwarte. Lecisz teraz. Tomek, nie przypalaj. Piotrek musi się trochę zresetować serce. Pale. No, spróbuj mu uciec. No, jak będziesz mógł uciec, to uciekaj. Dawaj, Samule 50%. Masz 15 więcej niż Samuel, możesz sobie pozwolić. Ron i Wilson w dupie póki co. Dawaj, Tomek, masz lepsze wingi na prostą. Samuel pali, 45, 40, 40 puścił, nie pali już, nie pali. Teraz dalej dopala, 30. Pali całą prostą pali. Ile ma Samuel? 20. Okej. A Shelle nie wiem, zanim Chan ma 50. Dwa i breakujemy train. A Tomek odjeżdża Samuelowi. Ja nie mam mercy, stary. No będziesz miał na outlap przynajmniej. Stary. Regeneruj na razie, ile możesz w tym DRS-ie. Zobaczymy. Tomek odjechał. Nice.
Nie wiem, czy minus 2, szczerze. Zobaczę. Bo chyba się do ciebie nie wiem, czy minus 1. John Pitt teraz. Jak chcesz, Tomek, mieć swój wyścig do końca, to minus 2. John Pitt? Tak. Medy. On był bardzo daleko. Minus 2, jeśli chcesz swój wyścig? Minus 2, jak chcesz swój wyścig do końca mieć. To jak na Chinach. Okej, minus 2. Jestem szybszy niż Samuel. To Piotr, minus 1 czy też minus 2? Jak chcesz. Myślę. Go minus 1. Go minus 1 na razie. Bo będzie czego mamy DRS teraz, jakby Samuel spituje. Właśnie, jak on spituje. Samuel to... może robić to samo co Tomek. Zdawaj, Tomek. Minus 2, minus 2. Samuel Pitt, dobra, następne. Nie wiem, czy pit entry nie strollowałem trochę, ale... Pamiętaj, że exit dopiero na linii. Mhm. Go, exit now. We're racing on the exit. Complete, go now. Chyba zyskałem nawet. Okay, stay clear of the line. Już z tyłu ludzie po picie. Bratonek, masz swój rejs już do końca. Wszyscy spitowali chyba tam. Tak, wszyscy softy. Pit. Na Piotrek, pamiętaj, że Earth się nie odzyskuje. Nie. Samuel 40 Earth upali. No Tomek, przyglądaj się na spokojnie na delcie, Samuel ma 25 Earth'u. Nie chciałbyś mi Tomek DRS-u dać? Jedziemy to do końca? Nie no, 1.6, mordo. Nie mogę 70. No dobra, dobra. Patrzcie na tempo. Jak Piotr wziął lepsze tempo, to wtedy Tomek się bardziej przyładuje. To po prostu Tomek nic nie ma. Ja na metach dobry nie jestem, więc... Zobaczymy, jak Samuel będzie chciał się złapować i zbliżyć do Tomka, no to wtedy pomyślimy. Nie chcę się złapować, bo Earth się nie odzyskuje. Mam 30, no. Nie palcie nic i jedziemy na razie. Próbuj dojechać Tomka, Piotrek, ale bez używania Earth'u. A Tomek nie pal i nie puszuj, bo jak się złapią DRS, nic się nie stanie. Będziemy mieli Earth.
level 30 hersu. Wilson i John póki co bez punktów, także nie łaśmy się na nic. Dobra, już tyle, że jestem lepszy od Samuela. Okay. 7 tych na wejściu miał. Tempo jest key, podobne. Samuel ma 30 hersu. No tak, tylko że ja mu się jakby nie zużywa, mi się... Ja będę miał lampkę na koniec, stary. Mimo, że nie dotykam. Powiedz, czego Tomek ci będzie mógł dać DRS na ostatni lap. Nie no, stary. Jak już na ostatni lap da, to będzie sus. Chill. Chyba, że dogonię. Za Samuelem też nie ma hers. Już mam 15% na koniec prostej, nie palę nic. Teraz mają tyle samo, też tracą. Mają DRS. Ale też tracą tyle samo. Dobra. Obaj macie zajebiste tempo. Trzymaj to, Piotrek, trzymaj tą pozycję. Samuelowi się w ogóle hers nie odzyskuje. Ma tyle samo co ty. Okej, okay, zajebiście. 4 może więcej, ale to nic mu nie daje. Trzymaj pace. Jesteśmy podobne tempo jak Tomek, mamy max 50 tysięcznych lepsi na kółko, więc trzymajcie ten pace obaj. Nie, Tomek, no jak się Piotrek przyłączy do DRS-u, to mu tu nic nie da, nadal będzie, tylko sobie naładuje z tym, więc... Samuel z DRS-em trzyma to samo tempo, nic nie odzyskuje. Mol ma 30 na wyjście na prostą, więc jakby próbował atakować, to tylko raz. No threat of rain for the time being. Conditions looking good. Dry seem like the fastest tire at the moment.
8 dych. Mhm. No nie dotykają z ulasem, mają pod te 28. Ja mam 20. No ja mam 10, kurwa. Nic nie dotknąłem przez cały skin. No, lampka mi się świeci. W tym samym momencie Samuel ma 16, więc chill. Reach out. We have 14, Jezu, jak mi się pali. No, lampkę jest, mam. Nie fajnie. Samuel ma 18, 17. Wszyscy będą mieli 0 na koniec. Nikt nie ma przewagi tu. Ostatni raz Samuel 3 dychy był na przykład. Wyjebałem kompletnie. Okej. Fotos na. Nie pali cały czas. 25 w tym momencie. Masz jego TRR? 24. Zużycie. A ja? Porównaj 28. No bo to przednia lewa liczy. Ciebie 12-13 hersów więcej z tyłu, więc to będzie jeden atak. Cały czas patrzę kiedy. No jak jeden, to ostatnie. Ale on ma 7 dych na końcu proste, więc... No to nie da rady. Dobra, czyli... dobra. Na początku, Emi. Ulas ma jeszcze więcej hersów od Samuela, więc będzie bardziej na nim skupiony. Dawaj swoje tempo.
O, pali, nie zwalniam na ten DRS, bo zbyt sus. Teraz pali Samuel, Samuel do zera, Samuel do zera. Ula z 30 ma za nim. Ulas teraz pali. Do 30. Muel się do zera wypala teraz, Piotrek. There's only one lap of fuel remaining. Żebyś nie miał tylko Piotrek 0. Żebyś nie miał 0. Samuel ma, pali. Ulaf ma 40, pali do zera. This is your final lap of the race. Wszyscy 0. Samuel poleciał, dawaj go Piotrek. Nowy ulas. Tyle Samuelsu. Ulas ma 0 RS-u. Yep. Yep. That's more like it. Caution, caution. Let's go. Co? Zjebałem, mogłem kurwa przed Samuelem. That's what we like to see. Let's fucking go. Oh my days. Ja muszę wybaczyć to, bo to ja nie wiem co tam się stało. Spoko, no oni jakby ty nie byłeś w to w ogóle zamieszany. Ty od nie początku już było zjebanie, bo miałeś 0 RS, od początku ścigu gdzieś RS nie zyskuje, no to już to moim zdaniem P3 to jest dobry damage limitation, no. Ale lepsze tempo, ale no. Z P3 jest super. Jest kit, no, jeszcze jest szansa, że dostanie karę u los na P2. Ten John jest P6, Wilson P7. No, to też trochę nam tempo spadło pod koniec, Piotrek, po prostu dlatego. No Piotrek, ty mnie goniłeś, goniłeś i nagle... No bo się tak było 1-2, jeszcze 1 lap, byłoby 1-1 i jeszcze... Nie byłoby 1-2, było 1-4 max. No 1-4 z ostatniego zakrętu. 1-4. Dwa było chwilowe, bo lepsze wejście, wyjście, coś tu stało. No. Ulaz sobie tam na P4 cały czas ładował, miał najwięcej, miał DR. Kurwa, nie wiem, to było... Tyle chłopa tu było. Piotrek, ja ogólnie myślałem, żeby ci dać, wiesz co, DRS, ale kurde, 90 się bałem zwolnić. Że zwolnię tak, że mnie jeszcze weźmiecie. Nie no stary, no ja bym cię nie przeszedł. Gdyby było cały czas 1-4, to też myślałem, żeby schować, ale przy 1-9 to... No przy 1-9 jeszcze, to... Jeszcze na ostatnim lapie kombinowalibyśmy, jakbyś był P1, nie? Ale że cię Samuel wypalił się do zera na przedostatnim.